Czy może z tym ryzykiem fotografował, wiesz? W związku z tym, no ta, te relacje już zdarzyła. I teraz następuje taki ping-pong, no on się nie zaczął wczoraj, on zaczął się lata temu, więc Turcja aspiruje do tego, żeby przystąpić do wspólnoty europejskiej, no oni jeszcze od czasów EWG. I z jednej strony pokazuje, tak chcielibyśmy, z drugiej strony mówi, że nie, my mamy inne opcje. Unia Europejska robi dokładnie to samo, to znaczy z jednej strony nie może się Turcji pozbyć, no bo Turcja cały czas będzie w tym miejscu, gdzie jest, a z drugiej strony to, co się dzieje w Turcji, bardzo niepokoi europejskich polityków. No i ten ping-pong trwa, tak? Nie pamiętajmy, że jeszcze niedawno Turcja mówiła, że w październiku zerwie umowę z Unią Europejską dotyczącą imigrantów. Mamy, dzięki Bogu, początek grudnia, chociaż groźby trwają. Się z autorem swojej ulubionej książki. Dowiedz się, 10. Festiwal Puls Literatury w Łodzi. Od 4 do 15 grudnia. Spotkania z pisarzami, premiery książek, koncerty, warsztaty, spektakle, wernisaże, debaty i konkursy. A do tego 20 lat Dygier Kultury, teraz cyfrowo. Szczegóły na pulsliteratury.pl. Podpisała umowę, pani prezes. Chyba nie zamierza pani opuścić naszej firmy w trakcie tak uroczego szkolenia. To w hotelu Windsor nad Zalewem Wykrzyżu. Panie Kasiu, wręcz przeciwnie, zamierzam dzieci to ładnie malują i rysują, ale no niestety z myśleniem to są problemy. Pierwszego miejsca na wesele wyobraź sobie, nie krzyknie w hotelu Windsor nad Zalewem Wykrzyżu. No to musimy przynajmniej wyrazić opinię. I jest to, jak dla mnie, kolejny tego typu element. To znaczy wiadomo, że on tak naprawdę czy wiele zmieni, nie sądzę, żeby on wiele zmienił. Uważam, że ten ping-pong będzie dalej trwał. Natomiast Unia Europejska musiała jakoś zareagować. Musiała podkreślić swoje niezadowolenie z sytuacji. Musiała zareagować na to, chociażby, że niedawno Turcji zamknięto jeden z największych dzienników opozycyjnych. No proszę sobie wyobrazić sytuację, w której w Polsce zamyka się Rzeczpospolitą albo Gazetą Wyborczą i stawia redaktorów naczelnych czy właścicieli przed sądem. To są rzeczy, z którymi Unia Europejska w sferze wartości nie może się pogodzić, no ale z drugiej strony w sferze ekonomicznej jest nadal Turcji potrzebna i Turcja jest jej potrzebna. W związku z tym jakiś sygnał musiał być nadany, tak? Jeszcze chodzi o to, jednodniowych soczewek kontaktowych otrzymasz w prezencie. Szczegóły i regulamin promocji dostępne w salonach i na Vision Express. Vision Express, wiemy, czego potrzebują twoje oczy. Akurat teraz te młyny przemieliły. Akurat teraz mam wrażenie, że coś się przelało. Być może któryś z polityków wreszcie stwierdzi, że okej, dostał to przelewa parę goryczy. Pobierz kupon. Młyny przemieliły, bo ten został wyzwyczony. Prezydent po spotkaniu z zarządem KGHM w Lubinie. Andrzej Duda mówi, że usłyszał zapewnienie, że rodziny ofiar katastrofy w kopalni Rudna dostaną odpowiednie wsparcie. We wtorek wieczorem w kopalni doszło do silnego wstrząsu. Zginęło 8 górników, 9 zostało rannych. Akcja ratunkowa trwała niemal dobę. Władze KGHM ogłosiły 4-dniową żałobę. Samolot pasażerski
Polski, który rozbił się w poniedziałek w Kolumbii, nie miał w zbiornikach żadnego paliwa, tak wynika ze wstępnych ustaleń służb do spraw lotnictwa. W mediach pojawiły się nagrania, w których pilot krótko przed katastrofą zgłasza, że skończyło mu się paliwo. Władze lotnicze odnalazły czarne skrzynki rozbitej maszyny. Śledztwo może potrwać wiele miesięcy. Federacja Inicjatyw Oświatowych liczy na pomoc Episkopatu Polski w zorganizowaniu mediacji w sprawie reformy edukacji przygotowanej przez minister Annę Zalewską. Federacja zrzesza ponad 30 różnych stowarzyszeń edukacyjnych. Iga Kaźmierczyk z Fundacji Przestrzeni dla Edukacji. To jest trochę daremny trud. Dlatego, że jeśli mówimy o mediacji, to musimy założyć dobrą wolę dwóch stron. Dobrze, tym wspólnym stronom ministerstwo z nami od samego początku dyskusji o reformie oświaty, jednak nie chce usiąść. Na razie nie ma odpowiedzi episkopatów. Święta mogą przynieść niemiły prezent dla kierowców po tym, jak wczoraj wieczorem państwa OPEC podjęły decyzję, że po raz pierwszy od kilku lat jednak ograniczą produkcję ropy. Ta już wyraźnie drożeje na zagranicznych giełdach. W najbliższym czasie może się to przełożyć na ceny na stacjach paliw. Pełne wydanie informacji TOK FM o 17. W Karpatach tej nocy może spaść nawet 25 cm świeżego śniegu. Miało zrobić się przede wszystkim na południu Polski. W pozostałych regionach, jeśli będzie padał, to deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometry w tej nocy od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i plus 4 na wybrzeżu. Radio TOK FM, pierwsze radio. Liczne dzieci mają duży potencjał, rysują, malują ładnie, ale coś z myśleniem nie tak. Unia Europejska i Stany Zjednoczone, plus Australia, czyli kraje tej kultury północnoatlantycko-europejskiej, są w tej chwili, w tym momencie, gdzie są najbardziej rozwinięte technologicznie. W związku z tym, w naturalny sposób, gdzie technologia jest wyższa, płynie ona do miejsca, gdzie tej technologii nie ma. I tak zawsze było. Kiedyśmy kupowali się technologię z innych stron świata, tak? Czyli Europa była zbyt innych krajów, bliżej technologii, i to jest naturalny proces. W związku z tym nie bardzo widzę, w którą stronę twórcy mieliby się udać. Tym bardziej, że Unia Europejska jest, trzeba powiedzieć, powstało bardzo wiele i to takie trochę ryzykowne wyzwanie dla dziennikarza, dużo bardziej stawia na rozwój przedsiębiorczości. No ma rzeczy do zaoferowania, nowego, co wzbudzi zainteresowanie. Czyli pana zdaniem obserwujemy swego rodzaju rozciągnięty w czasie spektakl polityczny, w którym co rusz każdy ze stron czuje się w obowiązku, żeby wygłosić swoją kwestię, a to Unia Europejska mówi, że potępiamy to, co dzieje się w Turcji, potępiamy to, co dzieje się na przykład w odniesieniu do prasy czy do akademików chociażby, tak, w Turcji. Z drugiej strony Turcja czuje się w obowiązku, żeby odpowiedzieć, że zgadzamy się z krytyką Unii Europejskiej, tak, oczywiście z drugiej strony nie można zapomnieć o tym, że jest przelewania się czary goryczy. Być może w którymś momencie tak się ułożą okoliczności, tak się ułożą warunki, że albo Turcja, albo Unia Europejska nagle będzie miało kilka możliwości, żeby albo większy nacisk na drugą stronę zastosować, albo w jakiś sposób bardziej się będzie to opłacało, żeby nagle gwałtownie rzeczywiście którąś z tych ust zrealizował. W tym roku tylko pytanie, czy to nastąpi i jeżeli tak, to kiedy? Bardzo trudne pytanie, to znaczy takie rzeczy przewidują. Czy tą kropą, która być może przelałaby czary goryczy, mogłaby się stać kara śmierci, czy też wprowadzenie kary śmierci w Turcji? Bo takie zapowiedzi się pojawiają. Taka sprawa, która nie sądzę, ma początek, środek nie uważam. Na Stanach Zjednoczonych kara śmierci jak najbardziej obowiązuje. To czy się ją wykonuje, czy się jej nie wykonuje, to jest inna sprawa. Nie sprawia to, że nagle się stoją w jakiś sposób relacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi zawieszone. No, ja powiem szczerze, tak, że to jest kara śmierci, jest niezgodna z tym, co Unia Europejska sobie wymyśliła, co uważa za nieistotny element tej wartości, ale to nie jest rzecz, której się na świecie nie praktykuje. A wspomnijmy, że w wielu krajach Unii Europejskiej, również w Polsce, podnoszą się głosy, żeby karę śmierci przywrócić w wypadku pewnych kategorii przestępstw. Próbowałem odpowiedzieć sobie na to pytanie, które również w pana książce się pojawia. Aż tak nadmiernie szokujące, ale pan raczej to pytanie cytuje jako pytanie zadawane przez innych ludzi. Chwilowo nam się udało, no ale pytanie, czy unika pan raczej czy odpowiedzi. Chodzi mi o to pytanie, dlaczego Niemcy to robią? Dlaczego byli do tego zdolni? Na przykład, po kilku miesiącach pana w książce
Turcja jest takie zdanie. Hajdego Schillera, Hajnego, Mamów, tak, który dał świat filozofów, muzyków, stwarzanie ludzką machinę zaplanowanej zbrodni. Unia Europejska powinna się zająć tym podwórkiem, bo przecież wspiera terrorystów i pozwala członkom organizacji terrorystycznych swobodnie protestować na ulicy. I są szczegóły niemieckie, oczywiście i Hitlera, i III Rzeszy, i można mówić o jakichś szczegółach narodowych, ale to są pytania o zbrodniarzach na całym świecie, w Kambodży, w Rwandzie i tak dalej. Dlaczego ludzie potrafią tak działać i w jakich warunkach wytwarzają się takie ruchy jak naziści? Ja myślę, ktokolwiek powie, może zbadać okoliczności każdego takiego takiej sytuacji i zbadać powiedzmy, jak Hitler doszedł do władzy. Ale to nie jest, ale ten element psychologii ludzki, jak ludzie do tego mogą być zdolni, dlaczego pewni ludzie tak funkcjonowali, a bezlitośnie, to jest rzecz, które się są próby w mojej książce, ludzie chciałyby dołączyć to, ale nie ma innego podłączenia. Tak, jedna z postaci, o której pan sporo pisze, na przykład Benjamin Ferenc, mówi na przykład takie zdanie, pan nie przywołuje. Mój umysł nie chciał przyjąć do wiadomości tego, co widziały moje oczy. Zajrzałem otchłań piekła. Język niemiecki, pisze pan o duża diaspora Niemców, Michael Usman z Pensylwanii, który sam nie mógł pojąć, sądząc pod to Ollendorfa. Mówi jak człowiek, który studiował prawo, ekonomię, miał doktorat z prawoznawstwa, a mógł dowodzić Einsatzgruppe, byli najbardziej pozbawiony szwadron śmierci. Ja pytam o to, bo właśnie niebezpieczeństwo również na dziennikarzach chyba w tych pytaniach jest takie, czy przypisując te zbrodnie Niemcom, czasem nie wpada się w nacjonalizm, żeby nie powiedzieć rasizm, że właśnie jest jakiś naród, który jest do czegoś zdolny czy predestynowany. Dlatego mówię, że tak może mówić o szczegółach niemieckich i austriackich i wypowiadania się również, także ale to nie jest unikalna sprawa niemiecka. To jest unikalny jest Holokaust, unikalny jest była III Rzesza, skala tego, ale widzimy to w innych krajach. Podobne zachowanie. Dokładnie na tej skali. Na pewno w jakimś stopniu jest bolesna. I dużo, gdyby tak nie było, i są ludzie, którzy tam w mojej książce i w poprzednich książkach właśnie się zastanawiają na tym, czy Niemcy jako naród mieli jakoś specjalnie nadawali się do tego, że ta dyscyplina niemiecka sławna i tak dalej się jednak używana na gorszym sensie, to właśnie doprowadza to do takiej sytuacji jak u III Rzeszy. Ale pewnie trochę tak, no myślę, że każdy, który przeczyta tą książkę, będzie musiał się trochę zastanowić nad naturą ludzką, nie tylko narodową. Także bym się spodziewał, że ta krytyka jest bardziej dotkliwa. W tej książce jeszcze zastanawia się pan nad tym, czy jest bardzo mocno dotkliwa. To znowu, że historycznie wiemy, tak, dziennikarsko wiemy, że przyszła zimna wojna, wiadomo było, że ci, którzy razem walczyli z III Rzeszą, razem stają się wrogami. Pewna polityka amerykańska przede wszystkim, ale i brytyjsko-francuska wobec Niemiec, umowy, która się pojawiła, właśnie zmienia podejście do szukania zbrodniarzy. Ale z drugiej strony, czy nie sądzi pan, że jednym z powodów, dla którego doszło do tej zmiany, był również fakt, który przy okazji chociażby opracowywania aktu oskarżenia w procesie norymberskim pojawił się wśród aliantów. Na przykład, czy my możemy ich sądzić za bombardowanie Coventry? Przecież myśmy bombardowali też niemieckie miasta, tak? Chociażby Dresden. Czy to nie było też trochę tak, że w którymś momencie zaczęło wychodzić, że rzeczywiście zwycięzcy może kierują się trochę tym prawem zwycięzcy do osądzania pokonanych, samemu też mając trochę za uszami? Ja nie myślę, że to mogłoby być. Mówię nie, ale jest, ale oczywiście mieli było mnóstwo Niemców, które mówili, że to jest właśnie zwycięstwo, sprawiedliwość zwycięstwa, ale byli, 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 byli,
czymś, co chcieli uznawać za Eurola, to wybierają tego, kto, kogo uznają za najbardziej odpowiedniego partnera do politycznej rozmowy, kogo uznają za tego, kto może szepnąć to stanowisko, kto może w sposób autorytatywny wypowiedzieć się, kto może wpłynąć na inne państwa. To jest takim powiedzmy państwem domino, tak? Że jeżeli to państwo postanowi tak, to od razu z automatu kilka państw postąpi w ten sam sposób. Niemcy. Ale wspomnieliśmy o nieudanym zamachu stanu, to była głowa lipca tego roku, za chwilę, i tak dalej. Za kilka tygodni minie urok od tamtego wydarzenia. Pod wojny, ale potem były zorganizowane, że właśnie te procesy, bardzo zmieniła się te całe, to te znaczy proces, cały czas przerwanie się zmienia udowodnić fakty, żeby ludzie się coś z tego nauczyli i też udowodnić to, co wyszło bardzo szybko w tych procesach, że nigdy to nie jest dosyć, żeby powiedzieć, wszyscy mieli bardzo poważne nadzieje, taki rozkaz i to jest zmiana demokratyzacyjna, z tego powodu, że to zmiana proeuropejska, ja że będzie to coś, co może przyjmować negocjacje Unia Europejska w stronę bliższych relacji, być może wejścia w Unii Europejskiej. Tak teraz, jeżeli mają rozkaz, no cóż, tak jak mówię, zamykanie dzienniku, zamykanie jednej z największych gazet, to mają obowiązek że nie wykonać tego rozkazu. Ja byłem bardzo zaskoczony, kiedy pisałem, że gazeta Kuriet już nie będzie wydawana, z jednej i z drugiej strony, bo została zamknięta. Ale jednak tu to ta coś, wojna była inna. Do chwili obecnej trudno mi się z tym pogodzić. Tak? Nie mieści się to w głowie. To nie jest wiadomo, wszystko, że niedawno tymczasowo została zmieniona konstytucja. To w każdym razie zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę Łowcy nazistów na tropie zbrodniarzy wojennych naszego gościa Andrzeja Nagórskiego. Właśnie Pan już powiedział o tym, że był tutaj korespondentem w tej części Europy. To są bardzo poważne zmiany. W Niemczech, ale też razem, kiedy mamy demonstrację w Turcji, dlatego chciałem skorzystać z tych innych też Pana obserwacji i doświadczeń. Czy Pan się obawia dzisiejszego świata? A nawet w kontekście jeszcze książki, kiedy mówi Pan, że to nie było sądzę. Znaczy, nie są takie to doświadczenie, które ludzkość powinna czegoś nauczyć. Czy my dzisiaj definitywnie jesteśmy oddaleni od tych zagrożeń, które ludzie miały miejsce w Europie w połowie XX wieku. Zaczynają uciekać nie z Turcji, ponieważ boją się prześladowań. A jestem no, zawsze to jest wyraźny, wyraźny bardzo ostrożny, żeby jakieś zmierza. Bezpośrednie analogie teraz ludzie bardzo emocjonalnie reagują właśnie na wybory w Stanach, o faszyzmie i tak dalej. To nie jest faszyzm, to są zupełnie inne sytuacje. Ale nie można mówić i porównywać takie zupełnie inne przeprowadzone sytuacje, zostało właściwie w sposób tak nieudolny, oczywisty i przewidywalny. Czego jest niebezpieczeństwo właśnie w związku z tematem, dlatego, że Rosja, że Turcy lubią ten temat, lubią w ogóle tematy Putina. Lubią te tematy, lubią o nich rozmawiać. To jest element kultury, które Turcy w ogóle jako społeczeństwo, ich kultura jest wpisana w 80-tych latach, na początku wpisane jest dużo większe przyzwolenie na spiskowe teorie dziejów i na rozważanie takich scenariuszy, że dziś działają tajni agenci. Oczywiście to jest obecne we wszystkich jeśli właśnie ze Stanami Zjednoczonymi i Polską. Ręku, miliard teorii, kto naprawdę zabił Kennedy'ego, albo kto skrył UFO, który wylądował w Wysokości Nevada. W Polsce mamy swoje teorie spiskowe, no i w Turcji mamy podziemne państwo, o którego istnieniu jest przekonana spora część społeczeństwa. I nawet premier Turcji wykorzystuje ten mit, tak? No bo nikt tego nie udowodnił, w związku z tym trzeba to uznać za jakiś mit, za jakąś legendę. Czy ten mit ma jakieś podstawy? No dobrze, ale aresztowania są wydarzeniem jak najbardziej realnym. Uczciwie, to, że część no tak, ludzi, tylko że teraz społeczeństwo tureckie ma w głowie ten mit, ma ten konstrukt, więc będzie sobie to rozważało w kontekście kolejnych udanych i nieudanych puczów. To jest kontynuacja pewnego trendu. Te pucze się zdarzają w Turcji i doświadczenie każe przewidywać, że będą się zdarzały w taki czy inny sposób. Dalej, nawet jeżeli będzie to na przykład tylko złota inscenizacja. Jak Putin zajmuje Krym, dokonuje właśnie pierwszej rewizji granic. Pokazują, że no pomijam oczywiście przemiany na Bałkanach, ale one miały czy te zmiany granic, czy powstawanie państw inny charakter, ale tutaj relacjach między Unią Europejską a Turcją, właśnie zajęcie terytorium, próby destabilizacji.
stabilizacji w Ukrainie. No i niektórzy mówią, trzeba tego Putina powstrzymać. Unia Europejska, Stany Zjednoczone nakładają sankcje, ale znowuż coraz częściej słyszymy, już dajmy spokój, te sankcje nic nie dają, z Rosją trzeba rozmawiać, business as usual. Nie obawia się pan tego, że znowu popełnimy błąd? Już od jutra w MediaMarkt. Akcja Rada Gratis. Jednak zakupy, a my zapłacimy za ciebie jedną z twoich rad. Na przykład elektryczna deskorolka SkyMaster. O takie do 20 km. Za 999 zł. MediaMarkt. Mam nadzieję, że tu jest tyle politycznych zmian w Europie, w Stanach. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Ale mam nadzieję, że będziemy bardzo twarowo źródłami witaminy C, się na to, takimi co, jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripolita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. No szkoda, myślałem, że pan nas na koniec trochę pocieszy. Chciałbym. Smakuje. Bardzo dziękuję, Andrzej Nagorski, autor wielu książek, ale najnowsza to Łowcy nazistów na drobie zbrodniarzy wojennych przy okazji wizyty w Polsce. Był gościem audycji, co się stało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i zachęcam do sięgnięcia po książkę. A za chwilę informacje dla mnie. Wyjątkowe okazje. Co się stało? Idealny na świąteczny prezent. Czekolady Finkel aż do 26% taniej. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokazar oraz na stronie tokazar.pl / audycje. Gdyby święty Mikołaj latał lotem. Poprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, nie dotykanie eksponatów, nie rejestrowanie dźwięku i obrazu, nie prowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty z sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanater zaprasza od poniedziałku do piątku po 14:30. Szukaj produktów oznaczonych super kartką. Cudne święta. Z T-Mobile masz teraz gwarancję najtańszych smartfonów na start. Więc Samsung Galaxy A3, A5S6 są już od produktu. No jasne, nie trać czasu na szukanie. Więcej w sklepach lub na T-Mobile.pl. Już od jutra w MediaMarkt. Akcja Rata Gratis. Zrób zakupy, a my zapłacimy za ciebie jedną z twoich rat. Na przykład smartfon LG X-Power. Super szybkim czasem pracy na jednym ładowaniu. Za 799 zł. MediaMarkt.pl. Nadchodziły święta. Żuć opanowywała przedświąteczna gorączka. Ale były takie domy, w których nie wszyscy byli zabiegani. Mieszkały tam szczęśliwe rodziny, które cały czas na wspólne wypieki, radość w innych. Poza prezenty z darmową dostawą zapłaciły w internecie kartą Visa. Płać kartą Visa u partnerów promocji i skorzystaj z darmowej dostawy przez Pocztę Polską. Bez względu na wartość zamówienia. Sprawdź szczegóły promocji na visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Doktor nauk medycznych Michał Lepiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu magnezowego. Dlatego osobom w tym wieku polecam Neomag Cardio. A właśnie suplement diety Neomag Cardio oprócz magnezu o doskonałej bioretencji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Neomag, taki powinien być magnez. Odpowiedź. Jednym słowem, szukam dziury w całym. Zapraszam na program Szukając dziury w całym w każdy czwartek o 19:15 w Polskim Radiu 24. Zapraszam. Do usłyszenia. Ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Jest 17. Polskie Radio 24. Informacje dnia. To jest ustawa o rozwiązywaniu konfliktów. To jest projekcie ustawy o zgromadzeniach publicznych, powiedział minister Mariusz Błaszczak. Rozwiązuje problem. Konkretnie. Sprawa oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza trafi do ponownego rozpatrzenia przez sąd. Poinformowała sędzia Sądu Okręgowego Małgorzata Westfalkowska. Przeciwnie ogólnikowi umorzenie przystąpienia była przestrzegana. Świeżo zebrane. Konferencje wiedzy historycznej koncertu oraz wiedzy dwa mieszkające górników. Tak będą wyglądały tegoroczne w
dzisiaj 25. rocznicy toczy się też dziewięciu dwójkach, powiedział dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciuchat. Zawsze jest u nich pełno pysznych rzeczy. Zapraszam. To jest ustawa o rozwiązywaniu konfliktów, tak o projekcie ustawy o zgromadzeniach publicznych, powiedział szef NSZZ Janusz Błaszczak. Propozycja lotnictwa wprowadza m.in. pojęcie zgromadzenia publicznego, które organizowane regularnie w tym samym miejscu miałoby pierwszeństwo na przedwyznaniu manifestacjami. Minister spraw wewnętrznych Jadmin Kret powiedział, że ustalenie propozycji posłów PiS jest uzasadnione, ponieważ na przykład w tym roku na trasie Marszu Niepodległości zarejestrowano kontrmanifestację, co groziło awanturą, stwierdził Mariusz Błaszczak. To było zadanie dla miasta, które posiada w sobie, żeby podjąć mediację, ale takie zadanie wykonała polska policja w zastępstwie pani Brontë-Żywajs. Gdyby nie mediacja polskiej policji, to mielibyśmy do czynienia ze zderzeniem jednej manifestacji z drugą, mielibyśmy do czynienia z awanturą, z zamieszkami. Ten projekt poselski, który zmienia przepisy właśnie mówiące o cyklicznych manifestacjach, jest de facto projektem, który rozwiązuje problem. Pomyślę, że jest tu kontrdemonstracji i zgłoszone z tym zgromadzenie musi dzielić co najmniej 100 metrów. Jednak na przykład organizatorzy Marszu Niepodległości ocenili, że proponowane przepisy są zbędne. Minister Mariusz Błaszczak zeznał, że tu chodzi przede wszystkim o uniknięcie konfliktowych sytuacji. Być może i organizatorzy Marszu Niepodległości też bardzo chcieli się konfrontować z tymi, którzy są przeciwni Marszowi Niepodległości, nie wiem co w głowach ich tkwi. Natomiast dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że sytuacja była niebezpieczna dzięki postawie polskiej policji, dzięki mediacji polskiej policji. Ten problem został rozwiązany. No i tu zakłada, że organy gminy mogą zakazać manifestacji, jeśli będzie się ona odbywała w tym samym miejscu i czasie, co zgromadzenie publiczne. Wyjątek dotyczyłby zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. To miałyby pierwszeństwo. Po południu Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych opowiedziała się za odrzuceniem poprawy do pozycji do projektu. Te resztę dokumentu trafi ponownie na posiedzenie plenarne, gdzie odbędzie się głosowanie. Dziś w Sejmie to godzinie 21 czytanie poselskiego projektu wprowadzającego ustawę o organizacji i trybie postępowania przez Trybunał Konstytucyjny oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału. Na wiejskim politycy PiS-u politycy opozycji porzucali się argumentami i nie zabrakło też wzajemnych prewencji i oskarżeń. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zarzucił rządzącym stosowanie bolszewickich metod wobec samorządów. Nawiązał do działań, jakie w ostatnich tygodniach wobec dwojga wywodzących się z PO prezydentów miast Hanny Zdanowskiej i Krzysztofa Żuka podjęły CBA i prokuratura. PO powinna mieć pretensje do swoich samorządowców, że prowadzą swoją działalność w niejasny sposób, a nie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Odpowiada na to wiceszef OPiS-u Marek Suski. Na mundurach policjantów będą kamery rejestrujące ich interwencje, zapowiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak, przedstawiając w Sejmie wieloletni program modernizacji służb mundurowych. Kamery na mundurach nie będą działać bez przerwy. Policjant będzie musiał je włączyć. Być może uda się uniknąć części zakupów, bo przed 2 laty policja nabyła prawie 100 paralizatorów z kamerami. Słuchasz informacji TOK FM. Ludność świata wzrosła w tym roku do 7 miliardów 433 milionów osób, ogłosił Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych. Jak wynika z raportu, liczba ludności polskiej ostatnio nie zmieniła się. Wynosi 38 milionów 600 tysięcy. Średnia oczekiwana długość życia na świecie to 69 lat dla mężczyzn i 74 lata dla kobiet. W przypadku Polaków to 74 lata, a Polek 82 lata. Teraz to wszystko. Kolejne informacje to GFM o 17.20. Pogoda. W nocy wiecznie będzie padać deszcz też ze śniegiem i zwłaszcza w górach śnieg. Od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i plus 4 na wybrzeżu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Polskie Radio 24. Sprawa o świadczeń majątkowych Pawła Adamowicza trafi do ponownego rozpatrzenia przez sąd. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. Chodzi o fałszywe oświadczenia majątkowe z lat 2010 i 2011. Prezydent gdański spisał list wszystkich mieszkań i oszczędności. Marcin Gdański Sąd Ujemowy warunkowo umorzył postępowanie na 2 lata. Apelację od wyroku złożyła prokuratura. Sąd odwołał się uznał, że w takim społecznym szkodliwości panu prezydenta był zły i nie wolno tej sprawy umorzyć, powiedziała sędzia
Reform Edukacji, prośba do Episkopatu o mediację. A w naszym magazynie opowiemy Ci również o przygotowaniach do zbliżających się świąt. Będzie między innymi o tym, ile w tym roku największe miasta planują wydać na świąteczną iluminację. Jednakże uczynił to w sposób nietajemny. A tym samym decyzja o warunkowym Ministerstwo Edukacji pokazało plan lekcji dla uczniów podstawówek po reformie oświaty i dało niecałe dwa tygodnie na zgłaszanie uwag. Eksperci mają ich sporo, a wydawcy niewiele czasu na przygotowanie podręczników do nowej podstawy programowej. Joanna Mokosa. Czas na tak zwane prekonsultacje, jak nazywa je ministerstwo, do końca przyszłego tygodnia. Ostateczny dokument z podstawami programowymi zostanie zatwierdzony dopiero w lutym. To może być spory problem dla wydawców, a w konsekwencji dla nauczycieli, uważa dr Aleksandra Schiller z pedagogiki na UW. Przede wszystkim wtedy nie wiemy, na czym będziemy pracować, bo to są tylko projekty podstaw, a nie pełne podstawy. Więc ja się dziwię, że ktoś jest w stanie stworzyć dobry podręcznik na bazie czegoś, co jest tylko i wyłącznie pewnym projektem, bo to wszystko może być wywrócone do góry nogami za kilka miesięcy, czyli w lutym. Po drugie, taki proces tworzenia podręcznika to jest proces bardzo długofalowy i długotrwały i wymaga naprawdę współpracy wielu specjalistów. Być może wydawnictwa już te specjalistów mają, chociaż specjalista wybiera się bardziej na bazie treści, które mamy w podstawie, wiedząc, gdzie mamy celować. Więc nie wiem, gdzie tu jest pies pogrzebany, kolokwialnie mówiąc. Jarosław Matuszewski z Polskiej Izby Książki przyznaje, że czasu jest niewiele, ale jego zdaniem misja nie jest niewykonalna. Można powiedzieć, że w pewnym sensie oczywiście trochę ryzykujemy, bo zaczynamy pisać na materiale, które nie jest zatwierdzone jako skończone, ale z drugiej strony jesteśmy zaprawieni w takich trudnych sytuacjach. Jesteśmy w, wydaje się, dosyć sensownie prowadzonym dialogu z menem. Jeżeli siądą do tego najlepsze zespoły, jeżeli siądą do tego najlepsi fachowcy w redakcjach, jeżeli do tego będziemy mieć determinację ze strony ministerstwa, to moim zdaniem damy radę. Wydawcy przygotowują podręczniki od bardzo wielu lat. Nie można matematyki w czwartej klasie uda ich uczyć zgoła inaczej niż do tej pory. Oczywiście mogą być różnice, ale to nie jest przełom. Przełomem jest w pewnym sensie czwarta klasa w historii. Problemem może być też dopasowanie podstaw pomiędzy różnymi przedmiotami. Wraca nauczanie przedmiotowe zamiast przyrody, fizyka, chemia i biologia. Eksperci twierdzą, że część materiałów będzie się powtarzać, a podstawy, na przykład z polskiego historii, nie będą do siebie dopasowane. Trochę gramy każdy do jednej bramki. Czyli widać na przykład, że nauczyciel angielskiego prowadzi swój własny program, a nauczyciel, który działa w edukacji wczesnoszkolnej, prowadzi swój własny. I oni się gdzieś nie łączą, nie ma wspólnego mianownika i na przykład brak wprowadzania litery X na zajęciach z języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej pokutuje tym, że potem dzieci nie są w stanie zapisać tego pisma elementarzowym na języku angielskim. Ale pani twierdzi, że ona robi swoje w życiu, pani Hania, i zrobi skrajnie coś innego. I też mam wrażenie, że tu niestety jest brak jakiejkolwiek korelacji między tymi przedmiotami. Nie ma gdzieś punktu wspólnego i jest bardzo duży przeskok teraz, zanim zajmuje się dwoma ustawami likwidującymi gimnazja i wprowadzającymi ośmioletnią podstawówkę. Podstawy do startujących od 2017 roku szkół branżowych mamy poznać dopiero na wiosnę. Żeby nowe prawo oświatowe zgodnie z planem ministerstwa weszło w życie we wrześniu przyszłego roku, posłowie muszą je przyjąć do końca tego miesiąca. Joanna Mokosa, TOK FM. Samorządy nie mają wiele czasu na przygotowanie się do reformy edukacji. We wrześniu ma rozpocząć się wygaszanie gimnazjów i przedłużenie nauki w podstawówkach do 8 klas. Samorządy muszą przeliczyć dzieci, przygotować nowe rejony, zagospodarować szkoły, podzielić pracę wśród nauczycieli. Reforma wywołuje wiele pytań i niepokoju. Martwią się dzieci i rodzice, na przykład jak sprawdzała Nowoczesna reporterka Dalii. W zestawie rodzice zdolnionych artystycznie dzieci. Placówki, które podlegają pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kształcą w trybie sześcioletnim. Uzdolnione plastycznie czy muzycznie dzieci mają możliwość rozwijania swoich talentów w szkołach łączących program gimnazjum i liceum. W podstawówkach nie będą miały takiej możliwości, mówi mama uzdolnionej plastycznie dziewczynki. Na pewno nie zastąpi tego jedna godzina plastyki w tygodniu. Według projektów, które gdzieś tam do rodziców docierają, w klasie 8 ma nie być przedmiot plastyka, tylko będzie przedmiot nauczanie przedmiotów artystycznych. Później zostanie wygłoszony apel poległych w obecności najwyższych władz państwowych. Wieczorem w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia odbędzie się koncert, podczas którego zostaną wykonane utwory Ludwika van Beethovena, Henryka Mikołaja Górskiego i Wojciecha Killera. Właśnie w ten niezwykły sposób chcemy upamiętnić górników, powiedział dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa. To jest zwany Mikołajka, zważywszy się do ustawy, że to jest coś, czego się nikt nie zrobił. To jest chyba zwłaszcza, że to jest to narodowy temat, no to musi zachęcać, że może zapoznać się z tym.
pojął to, że to jest takie skierowanie na taką część działalności, to jest na wyśmienie. Tradycją stały się szczelne biegi, które odbywają się tuż przed oficjalną częścią obchodów. W tym roku będzie w nich udział prawie 500 uczniów, powiedział przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Poległych Górników z KWKW-ie młodzieży 42 szkół przyjedną tutaj w koszulkach. Każda szkoła sobie wybierała patrona, który chce tutaj przybiec. Będą biegi z całego naszego województwa. Spotkają się tutaj na początku ulicy Wincentego Pola i tu wszyscy razem przybiegną pod pomnik. W wyniku pacyfikacji kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku w Katowicach zginęło 9 górników, a 24 zostało rannych. Komisja Europejska broni decyzji o rozpoczęciu postępowania przeciwko Polsce w sprawie wprowadzonego podatku handlowego. Dziś tę decyzję rząd w Warszawie zaskarżył do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Polski rząd zakwestionował decyzję o rozpoczęciu postępowania, uznając, że komisja dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa. Komisja jest innego zdania, mówił rzecznik Ricardo Cordovo. Oczywiście będziemy bronić naszej decyzji przed Trybunałem o rozpoczęciu postępowania, jak również decyzji o natychmiastowym zawieszeniu stosowania podatku do czasu zakończenia tego postępowania. Komisja uznała, że wprowadzenie podatku handlowego w Polsce faworyzuje mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Już wcześniej Bruksela odpowiadała także na zarzuty polskich władz, że to była decyzja polityczna, którą podjęła pod wpływem lobbyingu międzynarodowych korporacji. Bruksela odpowiadała, że zawsze postępuje w sposób obiektywny, zgodnie z kompetencjami, jakie ma w sprawach konkurencji i pomocy publicznej, jednakowo traktuje wszystkie kraje, uważamy, że stanowienie prawa oświatowego powinno odbywać się w atmosferze porozumienia, konsensusu, współpracy ponad wszelkimi podziałami partyjnymi i że powinno temu towarzyszyć, to takie zrozumienie i miła atmosfera. No chciałam o to prosić, chciałam o tym powiedzieć, że czekamy na odpowiedź z Episkopatu Polski. Bardzo liczymy, że Kościół włączy się w to, żebyśmy zaczęli o oświacie mówić w innym tonie, w innej atmosferze. Iga Kazimierczyk, eksperta z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. To jest trochę daremne trudne, dlatego że jeśli mówimy o mediacji, to musimy założyć na profil obu stron. Dobrze to współpracowałem ministerstwo z nami od samego początku dyskusji o reformie oświat. Jednak nie chcę usiąść, nie mam żadnego odzewu. Chyba trochę bawimy się z panią minister w ten monitor. Co my powiemy i czego my nie zrobimy? To ze strony ministerstwa jest jednolite, jednostajne, oparte na dokładnie nawet tych samych hasłach komunikacji reformy. Jest wydyskutowane z wynikiem powszechnej zgody. Czasem w trakcie, gdy było pierwsze czytanie na galerii sejmowej, były matki, były rodzice i w momencie, kiedy rozwinęli zupełnie nielegalny transparent, czy są przeciwko reformie edukacji, minister nawet zadawał się zdziwiony, przysłaniając rodzice, którzy są przeciwko. Są, bo prosimy wyjść z tego załogu. Zobaczyć, co się dzieje wokół. I jak podkreśla ten ogólnopolski opór przeciwko wprowadzanym przez minister edukacji zmianom, wzrasta. I ciężko jest wymienić organizacje, osoby czy instytucje, która popiera to, co w tej chwili dzieje się w Sejmie. Nie ma ani jednej takiej osoby poza samą minister Zalewską, premier Bartoszyk, która powiedziała, że to jest absolutnie dobrze i tak to powinno wyglądać. Episkopat poproszony o mediację w sprawie reformy edukacji na razie sprawy nie komentuje. Agnieszka Rogalik-Kuka. Do tematyki edukacyjnej dochodzimy także obszernie w jutrzejszym wydaniu magazynu reporterów. Teraz zmieniamy temat. PKP PLK ogłosił przetarg na budowę ponad 4-kilometrowego tunelu łączącego dworzec kaliski budowany właśnie dworzec w Obleczynie w Łodzi. Władze miasta przedstawiły dzisiaj, co inwestycja znaczy dla miasta i Polski. Budowa tunelu to historyczna inwestycja. Dlaczego? To pytanie do reportera TVP Bartosza Kociołka. A czy to, że dworce nigdy nie były połączone, na jednym rozpoczynał bądź kończył się kiedyś jeden system kolejowy, na drugim inny, mówi prezydent Łodzi Hanna Stanowska. Likwidujemy to, co dzieliło kiedyś Łódź, czołowy dworzec kolei rosyjskiej i gdzieś okiem widząca przestrzeń związana z koleją Zdrowiecka. Tunel ma być kierunku centrum handlowego Manufaktura, a później na południu wysadzić do dworca fabrycznego prezydent, nazywa tunel małym metrem. Czy tak naprawdę przystanki, bo jeden jest już, możemy go tak traktować, na Łodzi Fabrycznej. Przystanek pośredni, czyli przystanek centrum. Przystanek trzeci przy Ogrodowej Karskiego, Ogrodach Karskiego.
czyli tak naprawdę nasze małe metro będzie pozwalało nam, żeby w oparciu o kolej obwodową łączyć się właśnie z tym przebiciem w potrzeb miasta, móc funkcjonować jako doskonały system uzupełniający system komunikacji miejskiej. Zdaniem prezydenta znaczenie inwestycji jest większe. Staniemy się głównym węzłem przesiadkowym, jeśli chodzi o komunikację kolejową w Polsce, bo do tej pory nie tajemnicą było, że mieliśmy dwa dworce zamiejscowe, czy jedna w Pruszkach, drugi w Chłodnie. W tej chwili jest szansa, że te pojazdy dzięki temu tunelowi, które będą miały skróconą i to znacznie możliwość przejazdu właśnie przejadą przez Łódź. Władze miasta chcą, żeby tunel był gotowy na małą wystawę Expo w 2022 roku. Organizacje, które stara się Łódź, do tego czasu mieszkańcy muszą liczyć się z uruchomieniami w centrum miasta, mówi szef zarządu inwestycji miejskich. Przekaż mi tam, że ja tarczą około 11 metrów się Łódź, ponad 11 metrów, to jest jedna kwestia. Taka, że jeżeli chodzi o przystanek Kalaszyńskiego, to Łódzkie jest mało wybudowane, bo to nie ma innej możliwości. Cała inwestycja kosztować ma około 2 miliardów złotych, z czego połowa to dofinansowanie unijne. Jak już powiedzieliśmy, z jednej strony to miał być dworzec kaliński, zbiórki fabryczne, a ten ma być otwarty 11 grudnia. I w kolejnej części naszego magazynu o przygotowaniach do świąt, między innymi o tym, ile będzie kosztowała w dużych miastach świąteczna iluminacja. Wracam zaraz po informację. Godziny szczyt. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli. Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenament. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenament. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na Tenament.pl. Twoi bliscy liczą na ciebie i w nocy. Dlatego bóle stawowe, mięśniowe, reumatyczne nie mogą cię ograniczać. Możesz liczyć na Opogen Med, bo przynosi ulgę na długo. Opogen Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Promocja LG. Pokonaj technologiczną barierę 4K. Do wybranych modeli telewizorów LG OLED i LG Superbook HD. Otrzymasz konsolę Xbox One S. Gratis z lub za połowę ceny. Szczególna łaska stronie LG.com. Ruszyła wyprzedaż samochodów Peugeot z rocznika 2016. Z okazji mijającego roku życzymy ci mnóstwo emocji wezwanych najnowocześniejszą technologią. Przyjdź do salonu Peugeot i wybierz model, który z radością wjedziesz w nowy rok. Życzymy ci Happy Old Year 2016. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sprawach krajowych i o sprawach zagranicznych, jak nie ma przed ostatnim. Władimir Putin miał orędzie do Zgromadzenia Federalnego Świąteczne przeceny w Media Expert, telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD, super, niskich cenach. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Podczas tego wystąpienia Władimira Putina mówił między innymi o tym, że współdziałanie Rosji i USA w rozwiązywaniu problemów globalnych i regionalnych odpowiada interesującego świata. Potrzeba na obu krajach wspólnego udziału w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Było też taki rodzaj ostrzeżenia, że chcemy z dłuższą konfrontacją, nie znamy na potrzeba. Nie szukamy ludzi niż potrzebnymi nam są przyjaciele, jednak nie dopuścimy do nasze interesy ograniczone i lekceważone, tak powiedział. A w nowych założeniach zagranicznej można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum, jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie, bo mogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Nawet najlepszy przepis na mięso jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże.
nadzieję, że z polskiego chowu dostarczamy codziennie zapakowane tak, żeby to jakoś nie musiało zrobić, ale na mięsie trzeba się stać, albo brać je z pewnego źródła. No i oszukać świeże mięsomione z szynki wieprzowej, jedynie 5,99 za 500 gramów, 5,99 a świeże buta tylko 4,69 za 500 gramów, 4,99 za 500 gramów, 6,99 po prostu świeże. Obejmie swoją funkcję. Co w ten sposób deklaruje prezydent Rosji? Radio to znaczy, ja pierwsze radio informacyjne. Się prześleli postanowienie, to tam nie ma tak naprawdę niczego nowego. Bo jest on prezydent Stanów Zjednoczonych i tam jest mowa o chęci współpracy, otwarcia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakieś konkretnej propozycji jakiegoś pomysłu na tą współpracę nie ma, więc to jest takie przemówienie wrażenie, że ktoś z bardzo złą wolą chce wmówić Polakom, że ta sprawa nie została wyjaśniona, mówił były premier. Prezydent Władimir Putin podpisał dekret zatwierdzający nową koncepcję polityki zagranicznej Rosji. Dokument jasno określa, że aktywność wojskowa NATO w pobliżu Rosji tworzy nowe linie podziału w Europie i że Moskwa pozostawia sobie prawo do reagowania na amerykańską tarczę antyrakietową. Polska grupa zbrojeniowa należąca do niej spółka Lotosa podpisały dzisiaj list intencyjny z producentem systemu Patriot. Jeśli Polska wybierze te zestawy, słynny producent autobusów będzie mógł stworzyć nowe miejsca pracy. Dziś zanotka, firma zatrudnia 350 osób. Minister infrastruktury zapowiedział reaktywację kilkudziesięciu placówek pocztowych zlikwidowanych kiedyś w niewielkich miejscowościach. Okienka pocztowe mają pojawić się także na dworcach kolejowych. Sytuacja niestety status quo, ale on tam dalej się też nie powtórza. Sytuacja jest napięta. Informacje sportowe. Krzysztof Sandecki, zapraszam już o 18 w Krakowie losowanie grupy piłkarskich mistrzostw Europy numer 21. Turniej odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. Biało-czerwoni jako gospodarze znaleźli się w pierwszym koszyku i na pewno nie trafią na Niemców ani Portugalczyków. W polskiej młodzieżówce występują m.in. uczestnicy Euro 2016 Mieni Ksieniński, Kapustka, Linek i Stepiński. A ich nieco starszy kolega Robert Lewandowski został nominowany przez FIFA do drużyny roku. Piłkarz Bayernu Monachium znalazł się w gronie 15 najlepszych skrzydłowych i napastników. W sumie nominowano 55 zawodników. Wyniki plebiscytu ogłoszone zostaną 9 stycznia w Zurichu. Polska Ekstraklasa od rundy wiosennej otrzyma nową piłkę Krasava, bo tak nosi nazwę, została przygotowana na przyszłoroczny Puchar Konfederacji, który zostanie rozegrany w Rosji. Jej nazwa i wzór inspirowane są rosyjskim czerwonym rubinem. W wersji na nasze boiska piłka zostanie przyozdobiona także logiem Ekstraklasy. A tę nową piłkę na pewno będzie kopał Abdul Aziz Dedech, defensywny pomocnik. Przedłużył kontrakt z Lechem Poznań do 2020 roku. 26-letni piłkarz pochodzący z Gany w poznańskim zespole występuje od półtora roku. Przed nami drugi weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Na liście startowych zawodów w Kligendale jest 65 zawodników z 16 krajów. Oczywiście nie brakuje Polaków. Andrzej Brzozowski. 3 i 4 grudnia na skoczni w Kligendale zobaczymy 7 Polaków. Trener Kadry Stefan Horngacher zabrał do Niemiec ten sam skład, który wystartował w pierwszych zawodach w Kusamo. O punkty na Szparkaze wyglądane nie powoli. Walczą Stefan Kula, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Klemens Kurańka, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczuk i Piotr Żyła. Po dwóch konkursach liderem Pucharu Świata jest Zewery Freund, najlepszy z Polaków. Maciej Kot jest siódmy i nie będzie musiał walczyć w kwalifikacjach. Adrian Brzozowski, Tok FM. A na koniec jeden z najlepszych na świecie motocyklistów specjalizujących się w wyścigach ekstremalnych, Tadeusz Błażusiak, który ogłosił, że kończy karierę. Z kibicami chce pożegnać się w Krakowie 10 grudnia podczas pierwszej rundy mistrzostw świata w Super Enduro. A kolejne informacje Radia Tok FM o 17.40. Pogoda. W Karpatach tej nocy może spaść nawet 25 cm śniegu. Biało zrobi się przede wszystkim na południu kraju. W pozostałych regionach nocą ma padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach tej nocy od minus 4 do plus 4 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Padał będzie śnieg. Tutaj Warszawa i tak ma korzyść, nie robić znaczki, to w ogóle. Dopiero pozwolę strzał, że dosyć się tego trzymano.
to była polityka symetrycznej reakcji. 24,5 minuty po 17, a czym jeszcze w naszym programie? Idą święta. Polskie miasta szykują między innymi specjalne oświetlenie. Z wielu miejsc w Polsce docierają informacje, że miasta wydadzą na iluminację więcej niż w ubiegłym roku. W tej części programu także o kolejnej edycji słynnego krakowskiego konkursu Szopek. Będzie też o tegorocznym Betlejem Poznańskim. Czy to nie jest, żeby przychodzi więcej kultury do tej pory, a równocześnie taka oferta, dajcie nam skonsolidować swoje zdobycze na Ukrainie. Polskie miasta wydadzą w tym roku duże pieniądze na świąteczne iluminacje. Absolutnie korzystą jest Warszawa, która przeznaczy na ten cel aż 6,5 miliona złotych, ale jak sprawdziła reportażka to Gazeta Wenarska, inne miasta także raczej nie będą oszczędzać. Warszawa rzeczywiście wyda najwięcej, ale też rozmach jest tu największy. Łączna długość tegorocznych instalacji to ponad 20 km. To oznacza prawie dwa razy więcej lampek niż w poprzednich sezonach, a liczba dekoracji wzrośnie o ponad 70%. Ozdoby rozbłysną na trakcie królewskim od Placu Zamkowego przez krakowskie przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu. Nową iluminacją rozświetlone zostaną też m.in. Aleje Jerozolimskie, Aleje Solidarności, Plac Bankowy, ulica Marszałkowska, Mokotowska i Targowa. Całość będzie kosztować 6,5 miliona złotych, ale inne miasta nie chcą być gorsze niż stolica i także szykują świąteczne iluminacje. Kraków wyda na to 900 tysięcy złotych, Rzeszów o 100 tysięcy mniej, Białystok i Poznań pół miliona złotych, a Gdańsk 250 tysięcy, mówi dyrektor tamtejszego zarządu dróg i zieleni Mieczysław Kotłowski. Środki są nieco większe w roku biegłym, a wynika to tak naprawdę nie tyle z poszerzenia zakresu, ile no z zastosowania czy sztoru świętych, czy elementu świętych, czy innych tego typu gadżetów, trochę lepszej jakości, no bo jednak technika i technologia się rozwija i pewnie są ostatnie coraz lepsze elementy, coraz lepsze zestawy, na to się może też wzrosną koszty. Takim centralnym punktem związanym ze świętami jest oczywiście hańka na Dowiderku i przewiduje się utakorowanie tej hojniki zgodnie z przyjętą zasadą sprzed paru lat, co rocznie nieco inaczej na każde święta, także to nie jest powielanie tego samego wzoru co rok. W tym roku będą to nic świetne, białe, już w kolorze perły, zresztą na kołotopsie kolor czerwonego, drugim takim elementem wprowadzonym bodajże od dwóch lat, to jest druga choinka na dachu węglowym, która będzie funkcjonować przy okazji jarmarku świątecznego. Dalej spełniają się przewieszki i elementy dekoracyjne na słupach oświetleniowych do wiatarów. Łączny koszt przeznaczony na eliminację przed nami są porozstrzygane, umowy są oczywiście pozawierane, to jest niecałe 250 tysięcy złotych, to jest kwota niemała, nieduża, na tyle prosto miasto stać, to uznało za celowe. Nieco mniej, bo 185 tysięcy złotych wyda Toruń, a sąsiednia Bydgoszcz 140 tysięcy złotych, mówi rzecznik zarządu dróg miejskich Krzysztof Kosiedowski. Nie powiedziałbym, że aż tak jest, aż ten popyt. Wydajemy na ozdoby świąteczne, powiem szczerze, że chyba więcej nas kosztują nieraz jedna naprawy. Wydajemy, jest największy problem z brakiem szacunku dla właśnie tych świątecznych, kolorowych ozdób wśród ludzi kulturalnych, wśród ludzi miłych, którzy czekają faktycznie są tęsknieni na święta, powodują radość. Natomiast odmienną radość powodują u tych, którzy mogą coś urwać, zniszczyć, wypiąć, odciąć, podpalić i niestety z takimi działaniami mamy na co dzień do czynienia w momencie, kiedy właśnie stoją anioły czy zaprzęg reniferów, piękne sali oczywiście doczepione do tego zaprzęgu reniferów. No i chyba widzowie w całej Polsce w telewizji mogli zobaczyć, jak jeden z amatorów mocnych wrażeń alkoholu na starym rynku dosiadał renifera i próbował na takim właśnie iluminacją owieszonym jeleniu jechać. I tutaj jest chyba większy problem. Apel gorący do wszystkich. Zwracajmy na to uwagę, żeby jak najmniej ucierpiały nasze baletnice, wszelkiego rodzaju głosie, jelonki, święci Mikołajowie. Starajmy się jednak zniechęcać amatorów niszczenia ozdób świątecznych, żeby te ozdoby przetrwały jak najdłużej, żeby pozostały do przyszłych świąt. Uroczyste zapalenie lampek w Warszawie odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 17 na Placu Zamkowym. W innych miastach odbędzie się to także w nadchodzący weekend albo w Mikołajki. Agnieszka Wynarska, dziękujemy bardzo, ale pozostajemy przy temacie zbliżających się świąt. Są wielkie, dwumetrowe i maleńkie w pudełkach po zapałkach z metalu, drewna, kartonu i modliny. Niektóre tradycyjne, inne nawiązujące do bieżących wydarzeń. Wszystkie kolorowe. Na rynku głównym odbywa się dziś 74. konkurs Szopek Krakowski. Ma motywy Kościoła Mariackiego. Jest z kartonu, ma podstawę z deski i jest skowana folią i papierem. Jest duża, większość osób jest z plasteliny, trochę osób jest z modeliny. Dlaczego dwa? Bo się zrobiły dwa zamachy. Tak, ale w jednym z tych anioły. Ale wiesz,
czasu, kiedy Polacy pojechali na Majdan, tam powygłaszali tutaj są dzieciaki z Centrum Kultury i Promocji w Kocmierzowie w Lubożycy, które przychodzą na warsztaty plastyczne i właśnie taki pomysł się zrodził w tamtym roku, jak byliśmy właśnie na wystawie, oglądając te szopki, że my też w tym roku spróbujemy. Także jest to nasz debiut i mam nadzieję, że jakoś tutaj dzieciaki będą zadowolone. Fajne, bardzo ładne szopki i dużo detali takich ręcznie robionych jest. To jest chyba najmniejsza szopka tutaj. A, nie najmniejsza, jeszcze mniejsza. Widziałem fotokładza, jak tam stoi. Bo ona ma 12 cm wysokości, nawet powiedzmy tak duża jak mój smartfon. Znak czasu, szopka wielkości. Tak porównywałem właśnie, że tak wielkości, ona się nawet na ekranie smartfona by zmieściła po prostu. To jest bardzo duży figurek, bo to jest śródprotka książka miniaturowa, która jest 39 figurek. W tej większości jest po prostu z Świętych Dni Młodzieży. Po prostu umieściłem tutaj figurki z młodzieży z całego świata, plus jeszcze zawarłem po dwie albo trzy flagi z każdego kontynentu, który jest, plus są flagi wszystkich państw, które gościły HDM po prostu od początku. To jest papież Franciszek, logo HDM, jest papież Jan Paweł II też. Wyjątkowa HDM wasza kuka. Tak, no właśnie chciałem to zaznaczyć. No jeszcze zaznaczyłem tylko, że 60-lecie powstania Piłic pod Maranami, Piotr Krzynecki, Turnau, Szabakowa. Trochę inne od reszty, tak? Bardzo ładna, wykonana w drzewie. Nie ma tych tradycyjnych wież kościoła mariackiego. Taka stajenka faktycznie betlejemska. Czego jest zrobione? Czy drewno papier stadion pojął? 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 Trochę wygląda jak Aleksandrze. Trzeba było im dać kanadę? Macie ich powszedł. Zawodowy szopkarz. No nie wiem, czy zawodowy, ale pasjonat. W każdym razie ogromny. 32 zwycięstwa do tej pory. Na razie tak. Na razie będzie 33, że więcej nie zdobędę, bo będę jeszcze mogę 30-40 lat więcej nie pociągnę. Oby jak najdłużej. Powiedzmy, co pan przygotował w tym roku? Jak wygląda tamtegoroczna szopka? W sensie średnich szopek, no bardzo złota, bardzo ruchowa, wszystko jest ruszane ośmioma świetlikami. Wszystkie się ruszają, wszystko świeci. Wierzę Mariackie, wieczne, przepiękne, kolorowe, ochrona, tak? Tak jak mamy w szopkach Krakowska. Nie ma mnóstwo postaci, ile ich to jest? Wybrali ich chyba ponad około 60-50 pary. Ciągle liczę i ciągle się wybrali, bo to no chyba 57 jest coś takiego. Ile czasu trwały przygotowania, ile czasu trwała robienie czwarca? Robię codziennie po 8 do 10 godzin, łącznie z niedzielą. Są flagi polskie, jest lajkonik, jest nawet flaga, co to Unia Europejska. Tak, oczywiście wyrywali w zeszłym roku, nawet w gazetach mi napisali, że powiesiłem flagę rewolucyjną w dniu, w którym pani Szydło zdjęła, to była moja złośliwość i mój protest. Szopki oglądała reporterka Tok FM w Krakowie, Paulina Nawrocka, konkurs na najlepszą szopkę zostanie rozstrzygnięty w niedzielę. Wszystkie szopki będzie można oglądać do 26 lutego w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Niektóre w witrynach krakowskich restauracji i sklepów wokół rynku. Stagany ze świątecznymi ozdobami, choinkami i potrawami oraz szopka i atrakcje dla dzieci. Tak wyglądać będzie Betlejem Poznańskie. W tym roku poznaniacy mają dwa jarmarki bożonarodzeniowe trwające na Placu Wolności i Starym Rynku, które rusza wkrótce. W programie poznańskiego Betlejem nie zapomnij corocznego festiwalu rzeźby ludowej, który ściąga do stolicy wielkopolskich artystów, m.in. z Polski, Francji, Litwy, Kanady, Szwecji, a nawet Malezji. O szczegółach Karol Kański. Placu Wolności i ich zamknięcie w świątecznią wioskę stanęła tu bożonarodzeniowa piramida, podobna do tych, które można oglądać na największych jarmarkach w Europie, na przykład w Berlinie. Jest też scena, na której dzieci będą śpiewać kolędy, świąteczna brama oraz dwie karuzele dla rodzin. Taki wystrój Placu Wolności ma wprowadzać poznaniaków w świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój. Za przygotowanie odpowiada firma ze Stuttgartu, która specjalizuje się w organizowaniu świątecznych imprez w Niemczech, mówią Anna Dorna i Iwona Rafińska. Poznaniacy, kto jeździmy, to chętnie przyjeżdżać do Poznania, by zobaczyć właśnie taki niemiecki jarmark bożonarodzeniowy. Za drugi jarmark na Starym Rynku będzie odpowiadać miejska strona Krakowska. Za dwa by miał on typowo polski charakter. Na rynku zaplanowano spotkania ze świętym Mikołajem, animacje z Królową Zimy, a także spektakle świąteczne i wspólne kolędowanie. Ponadto widowiska teatralne i show akrobatyczne. Zarówno na Starym Rynku, jak i na Placu Wolności będzie można podziwiać szopkę betlejemską. Będziemy wspólnie kolędować zarówno na Placu Wolności, a na Starym Rynku 15 grupnia będzie kolejna edycja Silent Night, czyli międzynarodowa studencka społeczność, gdzie wspólnie śpiewać tradycyjną cichą nos. To betlejem poznański będzie wyjątkowy, bo będzie nie dosyć, że bardzo duże, ciekawe, połączone ulicą Paderewskiego i mieszkańców Poznania będą mieli
posiadają jakąś godzinę? Dostawcami, jak i atrakcjami, które tutaj poznańskie będzie państwu oferować zarówno na Starym Rynku, jak i na Placu Wolności. Także jestem przekonana, że zarówno ilość, jakość dostawców, jak i atrakcje... No znów pada, no mówi, że cały czas pada. W programie poznańskiego Betlejem nie zabraknie zarządzania festiwalu rzeźby lodowej. Ten rozpoczyna się w piątek. Ale po co masz czas tracić? To jest ze mną. Artyści i mistrzowie świata w rzeźbie lodowej będą wtedy tworzyć niepowtarzalne artykuły. Każdy z 12 dwuosobowych zespołów na stworzenie ich gorąco. Rzeźb będzie mieć cały dzień. Do dyspozycji zawodników będzie kilkanaście ton lodu, mówi Mariusz Walter, przedstawiciel firmy organizującej festiwal. Będziemy mieli nowe zespoły, chociażby z Węgier, z Hiszpanii, z Litwy, ale będą też zwycięstwa ubiegłorocznego festiwalu bracia Paisas, którzy reprezentują Filipiny i Kanadę. Mam nadzieję, że te nowe zespoły zaprezentują Poznaniakom jakieś nowe pomysły na rzeźbę lodową. Jest to pełna dowolność, artyści przyjeżdżają oczywiście ze swoimi klientami. Długo myśleli, które będą prezentować i przedstawiać nam podczas tego niczego festiwalu. Mają na to cały dzień od godziny 9, kiedy startuje festiwal, aż do godziny 17 będą mogli wykonywać pracę przy użyciu najróżniejszych narzędzi. Co mogą użytkować, jest niedopuszczalne dla kogoś. Zawsze to był trend elektryczny, w tym roku będą to też pilarki akumulatorowe. Artyści oprócz tego używają najprzeróżniejszych narzędzi, takie oczywiście Alaska. Wszyscy będą mogli na własne oczy przekonać się, jak te artydzieła lodowe powstały. W drugim dniu lodowego festiwalu 10 grudnia na scenie głównej Starego Rynku zawodnicy będą rywalizować w konkurencji, która nazywa się Speed Ice Carving. Każdy z rzeźbiarzy ma kilkadziesiąt minut na odtworzenie konkursowego wzoru. Każdy z nich rzeźbi w identycznej bryle lodu. Szybka i widowiskowa konkurencja festiwalu. Artyści mają 20 minut na wykonanie rzeźby, której wzór muszą odtworzyć, którą przekazują organizatorzy. Najwierniej odtworzony wzór wygrywa. Pozostałe rzeźby udekorują Stary Rynek. Dla zwycięzców festiwalu rzeźby lodowej przygotowano nagrody finansowe. 18 grudnia na Starym Rynku nastąpi przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.